Ida, ty jakiś czas temu jako pierwsza przeprowadzałaś wywiad po ogłoszeniu radosnej nowiny. Mówię tutaj o związku Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Czy ty się do niego w jakiś specjalny sposób przygotowywałaś? Bo zakładam, że o tym, iż są parą, być może wiedziałaś wcześniej. Nie wiedziałam wcześniej, to mogę powiedzieć szczerze. Nie wiedziałam wcześniej i było to dla mnie zaskoczeniem. Tak jak myślę, że za wielu osób wiem, że były takie plotki, więc gdzieś tam siłą rzeczy w głowie człowiek o tym myśli. Ale też wiedziałam, że jeśli będą chcieli o tym powiedzieć, to powiedzą. I na tyle mamy do siebie szacunek w pracy. I też się wspieramy, że gdzieś tak po prostu chyba wyszło. I tak jest to teraz. Dlatego nawet nie czuję się dobrze komentując, mówiąc czegokolwiek o nich, dlatego że to jest jednak ich życie prywatne. Wiem, że jest trochę publiczne, bo gdzieś dzieje się to na tej arenie publicznej. Natomiast jesteśmy kolegami z pracy, więc myślę, że to jest przez to też jakieś takie inne uczucie. A jak zareagowałaś na to, że Paulina Smaszcz tak mocno zaangażowała się w ten temat? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie znam przeszłości tych przeszłych związków. Nie znałam Pauliny, kiedy byli z Maćkiem. Maćka też znam tylko w takich dosyć profesjonalnych sytuacjach. Tak samo Kasię, więc to jest bardzo trudne i tak nie chciałabym mówić, to jest ich życie prywatne. Znowu wiem, że to się dzieje wszystko gdzieś tam na Instagramie i tak dalej i to są trudne momenty. Obserwujemy to wszyscy i myślę, że każdy w jakimś sensie życzy im dobrze, żeby to wszystko się jakoś po prostu ułożyło. Kibicuję im. Wspaniale, jak my wszyscy. A jak oceniasz sytuację, że Paulina Smaszcz tak bardzo zaangażowała się, szczególnie pod jednym z postów, w to, co opublikowali? Wiesz co, gdyby nie ten komentarz, to pewnie Kasia i Maciej wybraliby odpowiedni czas. Być może, nie wnikam w ich prywatne sprawy, ale przygotowaliby bardziej swoich bliskich na to. Natomiast tu trochę zostali zmuszeni do tego, żeby się ujawnić, żeby skomentować, bo są osobami publicznymi, od których też niejako wymaga się tego, od nas wszystkich wymaga się, że jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, to żebyśmy to skomentowali, więc ja bym czegoś takiego nie zrobiła, nie dodałabym takiego komentarza i myślę, że chyba jak ktoś jest szczęśliwy, to tam komuś w życie nie zagląda. Uważasz, że to dobry pomysł, żeby oni nadal prowadzili razem Pytanie na Śniadanie jako para? Oczywiście, że tak, są profesjonalni i w ogóle tego na antenie nie widać. Nie było tego widać wcześniej i jestem przekonana, że nie będzie widać teraz. Zresztą obejrzyjmy wszyscy razem. Dokładnie. To następne wydanie. To już chyba 19, tak? Października? Tak. Boże, zobacz, jak dobrze się przygotowałam. Ale wcześniej będzie Kasia w kuchni. Będzie gotowała, ale będzie sama. Natomiast później już jako para prowadzących. I jestem przekonana, że na antenie będą w dalszym ciągu parą prowadzących, a nie parą z życia. Ja chcę powiedzieć na ten temat tyle, że uważam, że miłością trzeba się dzielić, że to jest najpiękniejsza wibracja z możliwych i najpiękniejsza emocja. I to powinno się w świecie rozprzestrzeniać, więc Kasi i Maćkowi życzę bardzo dużo szczęścia i radości i wszystkim właściwie. Wszystkim, którzy to czytają, którzy kochają, którzy tęsknią za miłością, którzy już mają za sobą, przed sobą, w trakcie, oby jak najwięcej. No dobrze, ale wiemy też, że miłość miłością, ale często każdy z nas wchodząc w nową relację ma za sobą jakąś przeszłość. I tutaj ta przeszłość też się odezwała, komentując to zdjęcie. Mówię o komentarzu Pauliny Smaszczy. Czy ty uważasz, że w ogóle takie angażowanie się w życie na przykład swojego byłego męża i komentowanie jego nowego związku jest potrzebne? W co ja nigdy nie mam takiej potrzeby, jeżeli już to zazwyczaj z życzeniami serdecznymi, więc to jest myślę indywidualna sprawa. Ja myślę, że trzeba ludziom dawać uśmiech, wiesz, dzielić się tym co fajne i wspierać się wzajemnie. Myślę, że dużo mamy dookoła takich bodźców, które nas trochę smucą, przerażają. Dzisiaj mamy taką wymagającą rzeczywistość, więc im więcej takiej serdeczności między nami, tym lepiej. Więc ja bardzo dopinguję wszystkim, którzy walczą o swoje szczęście, którzy sobie pozwalają na to i tak jest też w tym przypadku. Więc życzę szczęścia i Kasi, i Maćkowi, i Paulinie, i Marcinowi, i tobie, i sobie, i wszystkim tutaj. Doszły mnie słuchy, że tak właśnie się dzieje. Ja tak naprawdę nie śledzę
wszystkich portali, o czym piszą i tak dalej, i tak dalej. Ale obiło mi się o uszy, że rzeczywiście jest tam głośno. No słuchaj, są parą medialną, więc ludzie piszą, no jest to troszeczkę, jest to coś nowego, tak? Są to prowadzący, para prowadzących, których ja na przykład bardzo lubię, bo są bardzo pozytywni, uśmiechnięci, radośni. No a teraz okazało się, że są parą, już tak oficjalnie, więc no, niech piszą, no. Co myślisz o zachowaniu Pauliny Smaszcz? Ja się chyba nie będę jakoś tam głębiej wypowiadać. Ja może nie jestem do końca za tym, żeby gdzieś tak oficjalnie wypowiadać swoje zdanie, a tym bardziej gdzieś tam krytykę. No ale z drugiej strony każdy ma prawo do własnego zdania, ale czy od razu tak oficjalnie gdzieś tam publicznie mówić o tym? No, nie wiem, ja za tym nie jestem.